Jestem Sławek, to jest moja córka Zuzia. Jesteśmy kibicami Jastrzębskiego Węgla. Brałem udział w konkursie pomarańczowy zawrót głowy. Wygrałem w konkurencji zdjęcie i przeprowadziłem wywiad z zawodnikiem naszego klubu, Michałem Łasko. Film będzie do obejrzenia na oficjalnym kanale Jastrzębskiego Węgla w serwisie YouTube. Pana rodzice czynnie uprawiali sport, a pana ojciec Lech Łasko był mistrzem olimpijskim. Jaki wpływ osiągnięcia rodziców miały na pańską karierę? Oczywiście to, że rodzice byli obydwoje siatkarzami, to po pierwsze było inspiracją dla mnie, no bo nie ukrywam, że zacząłem uprawiać siatkówkę, dlatego że od zawsze, od kiedy pamiętam, piłka do siatkówki to była codziennością dla nas. A z drugiej strony chcę powiedzieć, że nigdy mnie nie motywowali, nie wybierali siatkówki, nie chcieli, żebym uprawiał właśnie siatkówkę jako sport. To było dość naturalne. Miałem warunki fizyczne do tego, byłem wysoki i praktycznie od kiedy pamiętam, od kiedy byłem bardzo mały, jeszcze w szkole podstawowej zacząłem uprawiać ten sport. Wychodziło mi to dość dobrze, miałem tego talent, no i jeszcze raz powtarzam, warunki fizyczne, no i tak się stało, że zrobiłem z tego na szczęście mój zawód. Kto jest pana ideałem siatkarskim, autorytetem? Myślę, że nie ma jednego ideału siatkarskiego. Oczywiście inspiracje, jak wszyscy, bierzemy z postaci, które są pozytywne i które wygrywają. Dla mnie akurat to nie jest w siatkówce. Myślę, że każdy ma swoich idoli, ale te idole się zmieniają bardzo często. No i dopóki są na szczycie. Kiedyś to był na pewno Michael Jordan, bo był uznawany za najlepszego gracza koszykówki i atletę. Było dużo. Był Roger Federer, było... Oczywiście mówimy o idolach sportowych, bo są też idole, które zrobili bardzo dużo, a nie są związane z sportem. Na przykład niedawno temu czytałem historię, to jest akurat też ze sportem, Zanardi. To jest Alex Zanardi, nie wiem czy znacie. To jest chłopak, który miał bardzo ciężki wypadek w Formule 1 i stracił obydwie nogi. I od tego momentu można by pomyśleć, że nie wiem, że chłopak mógłby się załamać, a właśnie od tamtego momentu zrobił takie sukcesy sportowe, o których my normalnie ludzie możemy tylko marzyć. Czyli zrobił olimpiady, wygrał maraton w New Yorku, zrobił takie osiągnięcia, że po prostu można tylko podziwiać siłę woli takich ludzi. Czyli odpowiedź na początkowe pytanie jest takie, że idole... No, można znaleźć wszędzie, to nie muszą być tylko sportowi. Dziękuję. Przed panem i naszą drużyną występy w finale Ligi Mistrzów. Której drużyny się pan obawia najbardziej i jak ocenia pan szansę Jastrzębskiego Węgla na zdobycie medalu? Znaczy, myślę, że wszystkie drużyny, które teraz są w finale w Ankarze, grają bardzo dobrą siatkówkę. Myślę, że dużo dziennikarzy myślę, że jesteśmy trochę słabsi niż ta pozostała trójka, ale ja się wcale nie zgadzam, bo ostatnio nasza siatkówka jest na bardzo dobrym levelu i to, że jesteśmy w Ankarze, to nie jest przypadek. Zejdziemy na parkiet z każdym przeciwnikiem, to akurat będzie Ankara na początku, żeby wygrać ten mecz. Zrobimy wszystko, żeby spróbować wygrać. Nie będziemy mieli żadnego strachu czy... Tylko po prostu będziemy próbowali grać naszą najlepszą siatkówkę. Jeśli przeciwnik pokaże, że akurat zagra lepiej od nas, no to gratulacje. Ale powtarzam, my jedziemy do Ankary, żeby spróbować wygrać. Jak pan widzi swoją siatkarską przyszłość? Czy jest jakaś liga, w której pan nie grał, a w której chciałby pan zagrać? To jest trudne pytanie. Na razie jeszcze nie myślę o przyszłości, mówiąc szczerze, bo... Akurat od tego tygodnia zaczęła się najbardziej interesująca faza tego championship,
czyli myślę, że koncentracja wszystkich jest na teraz. Nikt nie myśli, co się zdarzyło przedtem albo co się zdarzy później. Teraz na szczęście gramy wszystkich obiektywach, które mieliśmy na początku sezonu, czyli Champions League, czyli Puchar Polski, czyli gramy o mistrzostwo i naprawdę jesteśmy skoncentrowani na 100% na tym, co się dzieje teraz, a co się zdarzy po sezonie, to zobaczymy. Oczywiście są dużo ciekawych doświadczeń, co jeszcze można zrobić. Jest dużo lig, jak Liga Turecka, jak Japonia, jak Liga Rosyjska, które są bardzo, bardzo dobrymi ligami, ale to, co się zdarzy po tym sezonie, to będziemy dyskutowali po sezonie. Dziękuję. W jednym z wywiadów przeczytałem, że interesuje się Pan architekturą. Czy jest jakieś miejsce na świecie szczególnie zachwycające, którego Pan nie widział, a chciałby Pan zobaczyć? O, jest pełno. Ja na szczęście od 2 lat żyję w Rzymie, to przez następne 10 będę musiał odkrywać jeszcze Rzym, który jest przepięknym miastem. Generalnie mam takie szczęście i może to pasja architektury jest też od tego, że spędziłem prawie całe życie we Włoszech, a z tego punktu widzenia Włochy są nieskończonością. Można odkrywać codziennie miasteczko po miasteczko, bo historia architektury włoskiej jest coś przepięknego. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że te miasta, które odkryłem w Polsce w tych 3 latach, też mają bardzo dużo do powiedzenia. Czyli nie wiem, cieszę się, że moja praca pozwala mi tak dużo zwiedzać i tak dużo zobaczyć, bo to jest naprawdę duży plus, który właśnie nam daje nasz zawód. Dziękuję Panu za rozmowę i życzę sukcesów na wszystkich parkietach. Dziękuję bardzo.